Witam Was, moi drodzy, gorąco i serdecznie. Z tej strony Juken, a przed nami już kolejny odcinek z gry strategicznej Total Battle. Drugi odcinek, który będzie odpowiedzią na Wasze pytania, które pisaliście pod poprzednim odcinkiem. Bardzo mi miło, że ta seria się Wam spodobała. I tak, drogi widzu, będziemy, myślę, te odcinki w tej formule i postaci robić, że macie pytania. Śmiało piszcie je w komentarzach i ja nagram dany odcinek, który będzie dotyczył na przykład danego tematu, ponieważ tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, tu jest tak wiele czynników i to jest tak bardzo rozbudowany, rozbudowana strategia, że ciężko się skupić na wielu tematach. Tu trzeba się skupić na konkretnie jednym temacie. Dzisiejszym tematem będzie jak kompletować armię, to znaczy jak dobierać armię do ataków. I to też wbrew pozorom, drogi widzu, jest temat bardzo, bardzo... Rozbudowany, więc też, też będę starał się po, w miarę możliwości prosto to wytłumaczyć, też dla osób początkujących, aby Was w tym wszystkim zaznajomić, żeby to nie był już tylko dla średnio zaawansowanych poradnik, ale również dla osób początkujących. Więc moi drodzy, podstawą przy doborze armii, podstawą podstaw to jest totalna Podstawa. Może to, czy to zależy od Twojego głównego bohatera, czy od któregokolwiek z kapitanów, tak. Dajmy sobie u mnie Kleopatrę, na przykład, albo Wam zaraz pokażę tego kapitana, którego w poprzednim odcinku yy, awansowałem. Zawsze, moi drodzy, liczba wojska, jaką wyślecie na danego potwora, na przykład, mm. tak. Jaką możecie wysłać, bo to, że sobie chcecie wysłać. To jest jedno, a ile możecie, jest jakby określone limitem. I im wyższy poziom macie, czy to bohatera, czy kapitana, tym więcej tego wojska możecie wysłać. I tutaj Wam właśnie chciałbym pokazać. Oczywiście te czynniki, jak dowodzenie, autorytet, dominacja, one też mają jakimś tam. Drobnym stopniu znaczenie, jak macie badane technologie. No, już nie będę aż tak dogłębnie w szczegóły wchodził, po prostu skupmy się na tym, że im wyższy poziom Twojego, czy to bohatera, czy kapitana, tym więcej wojska on może ze sobą zabrać. I masz trzy takie rzeczy. I moi drodzy, dowodzenie tutaj masz ikonki, więc powiedzmy, że. Powiedzmy, że tutaj też jest instrukcja obsługi do tego. Ja pozwolę sobie tutaj Ci pokazać, drogi widzu, jak klikniesz znak zapytania, to masz to dokładnie opisane. Ja Ci to wytłumaczę i zaraz pokażę w praktyce. Przykładowo w przypadku mojej Kleopatry. Dowodzenie to, są ogólnie, to jest ogólnie wojsko, jakie możesz wziąć ze sobą do ataku. Czyli mogą to być gwardziści, czy to jednostki strzeleckie, czy to piechota, czy to katapulty, czy jeźdźcy na koniach, czy, czy cokolwiek innego, co tam jest dostępne. Czyli będą to specjaliści i gwardziści, których możesz zabrać do marszu. Autorytet, czyli ta tutaj rzecz, jest liczba najemników, jakich możesz zabrać ze sobą, i nie, drogi widzu, nie do końca oznacza to od razu ci odpowiem na pytanie bo pewnie takie padnie to nie do końca oznacza, że ja mogę 43 200 żołnierzy zabrać nie do końca to oznacza, że mogę zabrać najemników 21 600 i dominacja to są potwory również od razu mówię nie oznacza to, że mogę zabrać 10 000 potworów. Zapytasz mnie, drogi widzu, dlaczego, co ja gadam. Przecież jest wyraźnie napisane. No dobrze, to już wam to, moi drodzy, tłumaczę. Ale po kolei. Wojska szkolisz w koszarach, i stąd masz wojska, więc jakby z wojskiem nie ma tutaj wiele do, do gadania. Jest to dość proste, tak? Jeśli chodzi o, potwo o najemników, przepraszam. No to tutaj pojawiają się małe schody, ponieważ najemników. Generalnie, albo możesz kupić za realne pieniądze przez promocję, chociaż ja bym tego promocjami nie nazwał i zaraz wam pokażę. Raczej jest to dość drogie, ja nigdy z tego nie korzystałem. Albo możesz pozyskać najemników, biorąc udział w triumfalnym wyzwaniu, zaraz też to wam pokażę. Albo trzecia opcja, jak jest zazwyczaj szlaki handlowe, ten dzień się pojawia zawsze, dzień po gorączce srebra jak widzisz drogi widzu ja tu mam gorączkę srebra dzisiaj kiedy to nagrywam kiedy skończy się gorączka srebra zacznie się giełda najemników czyli, czyli ta, te szlaki handlowe i można za srebro kupować najemników ale to też muszę ci powiedzieć jest dość drogie i tych, tego srebra żeby kupić fajną ilość najemników musiałbyś lub musiałabyś mieć nie wiem z 200 milionów więc generalnie czy ty kupisz za pieniądze realne czy za to srebro, no chyba, że masz takie nadwyżki srebra. Tutaj, moi drodzy, zobaczcie, no chcę wam pokazać, dlatego mówię, że to się nie opłaca. 240 zł kosztuje 16 tysięcy takich tutaj ee, najemników, i to jest właśnie teraz, będzie odpowiedź, dlaczego powiedziałem, że nie oznacza to, że ja mogę zabrać tyle i tyle najemników. Zobaczcie, widzowie, tutaj jak wchodzisz w danego, dane wojsko, czy to może być dany żołnierz, do żołnierza jeszcze przejdziemy, do potworów tak samo. Jak wchodzisz w danego najemnika, jakkolwiek to brzmi, to macie napisane autorytet 1. Czyli to jest liczba, po prostu dany najemnik ma jakby taką liczbę przypisaną. W przypadku tego najemnika, czyli doskonałego łowcy epickich potworów, faktycznie oznacza to w tym przypadku tak, jeżeli tylko miałbym tych jednych najemników i żadnego innego, to faktycznie oznacza to, moi drodzy, autorytet, czyli zobaczcie, mógłbym wziąć w marszu 21 600 tych mm, najemników, tych konkretnych najemników. No dobrze, no ale zaraz, drogi widzu, powiesz, że przed chwilą mówiłem coś innego, że to nie oznacza. No właśnie, drodzy widzowie, no bo zobaczcie, tu są moi najemnicy, których ja posiadam, tak? Tych najemników pozyskałem z triumfalnego wyzwania. Ta spora część najemników była pozyskana z, moi drodzy, giełdy najemników. Jakby się ktoś pytał, dosyć dużo srebra na to przeznaczyłem. Jak dobrze pamiętam, chyba 200 milionów srebra wydałem na to, żeby, żeby mieć tych najemników. No ale też szykowałem się, moi drodzy, do ataku na starożytnego potwora. I to wszystko, drodzy widzowie, jest jak najbardziej związane z tematem, bo przypominam, temat dzisiejszego odcinka to: jak dobierać wojska do ataku, czy to na potwora, czy coś. Zaraz do tego przejdziemy, ale musimy te podstawy jednak zaczerpnąć. Więc jak klikasz tutaj tą ikonkę, moi drodzy, ona czasem się świeci, czasem nie. Tą klepsydrę. Klikaliśmy już tego doskonałego łowca, jak widzisz, mamy autorytet 1. I tu powtarzam jeszcze raz: tak, faktycznie tych akurat doskonałych łowców i jeżeli mamy wpisane jeden mógłbym wziąć tyle samo ile mamy autorytetu wpisanego u kapitana. Ale kliknijmy sobie górala. Góral też ma jeden autorytet ale są niekiedy potwory takie. Tutaj też jest jeden. O proszę do tego zmierzałem moi drodzy. Mamy na przykład strażnika elfa, pominę, że on tutaj ma bardzo wielką siłę i wielkie zdrowie, ale jak widzisz, tutaj jest wpisane autorytet 43. Drogi widzu, to co to oznacza? Że jeden ten strażnik odpowiada 43 innym um, najemnikom, którzy mają wpisane autorytet 1. Czyli mówiąc jeszcze prościej, jeżeli weźmiesz jednego strażnika, to... O 43 najemników innych, którzy mają wpisane 1, weźmiesz mniej. Dokładnie tak to mówiąc. Czyli yy, dlatego pokazuję ci ten autorytet, drogi widzu, żebyście zwracali na to uwagę przy dobieraniu wojska. Zobaczcie, pani Grace ma autorytet 5, co odpowiada pięciu tym tam powiedzmy poprzednim najemnikom, którzy mieli autorytet 1. Czyli ta cyferka, jakby... Naj, najprościej to mówiąc, można określić to w taki sposób, że ta cyferka u danego najemnika, podkreślam u najemnika, bo czym innym, moi drodzy, jeszcze raz, żebyście się nie pogubili, bo ja może troszkę zamotałem, za co z góry przepraszam. Jeżeli wchodzicie na przykład na naszą panią kapitan Kleopatrę, tak, macie wpisany autorytet u naszego kapitana, tak, no to jest to wpisany autorytet u mnie, na przykład, 21 600. Im kapitan będzie miał wyższy poziom, tym ten autorytet i to wszystko będzie rosło. Ja dziś oczywiście będę kapitan Kleopatrę awansował, o tym Wam też później powiem. No, to to mamy autorytet teoretyczny tak zwany, nie? Ilu możecie wziąć najemników? I oczywiście powtórzę to jeszcze raz, żeby nie zamotać, żebyście to przyswoili. Jeżeli bierzecie tych najemników, którzy mają wpisane autorytet 1, to faktycznie ich tutaj weźmiecie 21 600, przy czym ciężko jest mieć tylu, jednak um, uwierzcie mi, ja nigdy nie miałem na fula najemników, bo to naprawdę trzeba by nie, niezłe pieniądze realne wydawać. Natomiast jeśli weźmiecie mieszankę przeróżnych najemników, tak jak ja tutaj mam. No widzicie, niektórzy mają faktycznie jeden i to się zgadza, jeden odpowiada jeden yy, i to jest git wszędzie widzicie mamy jeden, natomiast mamy niektórych. Tutaj akurat chyba był ten jeden i ta Grace była pięć. Nie wiem czy przypadkiem ten jeszcze tutaj nie jest. Nie też jest jeden, bliznowaty. Ok, czyli większość naszych tutaj yy, najemników, moi drodzy, ma autorytet jeden, natomiast akurat ci mocno silniejsi mają autorytet tutaj akurat 43. Czyli to o tyle o te 43, jakby miejsca, jeden strażnik. Jeżeli ja ich mam tutaj pięciu, no to sobie pomnóżcie 43 razy 5, tam wyjdzie 215, chyba jak dobrze liczę, tak? Czyli tylu bym wziął najemników z poziomu pierwszego, a wezmę tylko pięciu tych, ale mówię, to o autorytet. O najemników w przypadku wysyłania wojsk, i ja bym się, drogi widzu, na Twój temat nie martwił w tę stronę, że zabraknie miejsca. Raczej raczej ciężko jest zapełnić, bo to są naprawdę duże pieniądze. I nawet zobaczcie, gdybym ja teraz, mając tutaj, mam, nie wiem, 2000 tych, no nie wiem, ilu mogę mieć tak na oko, powiedzmy, no niech będzie 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, no niech będzie, że mam 6,5 tysiąca najemników. Gdybym nawet wszedł i kupił tą promocję 16, no może bym się załapał 6,5 tysiąca, to bym miał 20, tam 2 tysiące, no, no, no to może na styk bym się załapał. Nie? Natomiast no wiadomo, no nie wydam 200 złotych na, na moi drodzy tutaj najemników. Więc pierwsi to są właśnie w autorytecie, to są najemnicy. Warto mieć tych najemników, jak masz możliwość i pozyskiwania ich, na przykład, właśnie z gorączki srebra, po gorączce srebra pojawiają się szlaki handlowe, to polecam, polecam również pozyskiwać najemników z triumfalnego wyzwania. Ja tu się przyznam, wam jedyna rzecz, którą mam kupioną i nic więcej nigdy nie kupowałem, to jest złota przepustka, która mi daje dużo tutaj bonusów, które pomagają się rozwijać. I dzięki temu, na przykład, też zobaczcie, jak odblokowuje, to tutaj dostaje 1000 najemników, tutaj dostaje 5000 i to na 7 dni starcza. Właśnie, drogi widzu, tutaj też jest ważna informacja, na którą trzeba zwrócić uwagę, że niestety ci wszyscy najemnicy, tutaj widzisz, dni są napisane, 4 dni, jeden dzień, 2 dni, tak? Także to jest ta data ważności tych najemników. Jak minie ten czas, który tu jest opisany, to ci najemnicy niestety znikają. Czyli jeśli ty, drogi widzu, byś wydał, jeszcze raz pokazuję te 240 zł na tych 16 tysięcy najemników, to niestety, drogi widzu, po 7 dniach, czyli wydajesz te 240 zł na 7 dni. Bo niezależnie ilu by tych najemników przeżyło, ilu zginęło, niestety po 7 dniach oni znikną. Koniec, kropka. Dobra, czyli najemnicy wiecie o co chodzi. Następnie jest dominacja, czyli są potwory. Tak samo działa to na tej samej zasadzie jak w przypadku najemników, również Wam to tutaj postaram się pokazać. Może na przykładzie Kleopatry dominacja mam 10800. I zgadza się, jeśli byłoby tak samo, że miałbym potwory, które mają dominację 1, to mógłbym 10 tysięcy tych potworów wziąć. Ale tak kolorowo nie jest. Zobaczcie, mam tutaj na przykład. Jeździec troli, który ma dominację 30. Jeśli chodzi o potwory, to po pierwsze, szkolisz je oczywiście drogi widzów w armii tutaj tak? w, i tutaj w koszarach. Są potwory, czyli masz bestie, masz olbrzymy, masz żywołaki i masz smoki. I wszystko ładnie, pięknie, ale jak widzisz, ja bym chciał sobie już wyszkolić, to już sobie nie wyszkolę, bo nie mam smoczych monet. Smoczę monety, albo dostajesz z różnych prezentów, jak na przykład w klanie jesteś i, i otwierasz prezenty. Dlatego też tutaj, drogi widzu, ci polecę, aby jak najczęściej, przynajmniej dwa razy dziennie, wchodzić do gry i zrobić: odbierz prezenty, zobacz, ja tu mam, odbierz skrzynię. Dostałem jakieś tam złoto, już nawet, aha, tutaj jest napisane: dobra, jakąś tam smołę do krypt, jakieś przyspieszenia. No i klikamy też tą pomoc, żeby kolegom pomóc. Także no, generalnie zdarzało się, że tych potworów nie byłem w stanie yy, zapakować, bo miałem ich tak dużo, bo zobaczcie, że jednak mam dużo. Tych mam prawie 200, tych 167, tych 200. Tylko te potwory mają mniejszą dominację. One mają, jak widzicie, 20 dominacje. Więc w przypadku potworów, zobaczcie, to są potwory szóstego poziomu, to są piątego. Yy, więc im wyższy poziom danego potwora, tym więcej on zjada dominacji. Zobaczcie, tu jest 30 dominacja. Przypuszczam, że jakbym wyszkolił potwory numer 7, siódmego poziomu, no to one tą dominację by miały no, tam pewnie w granicach 50, czyli jeszcze więcej niż tu. Więc to się składa w przypadku najemników, w przypadku potworów, no i później mamy właśnie autorytet, czyli wojska. Z wojskami jest sytuacja identyczna. I teraz zobacz, drogi widzu, jak to wygląda. Jeśli chodzi o kusznika, czyli jednostkę strzelecką, oraz o piechotę, tego tutaj gagatka, czyli ciężki halabardnik, aż mi się słuchajcie język poplątał, gwardzista człowiek piechota, jak widzicie, oni mają dowodzenie wpisane na jeden. Więc idąc tym tropem, jeśli ja bym chciał potwora, mogę Ci to pokazać też w praktyce, drogi widzu, żebyś miał zobrazowane. Jeśli ja bym chciał potwora, moi drodzy, zaatakować, Tymi dwoma jednostkami, które mają wpisane jeden, to faktycznie wezmę tego wojska 42200. Już ci, drogi widzu, postaram się pokazać, ale może postaram się, tak na wszelki wypadek, yy, zrobić atak na, jakiś na jakiegoś potwora małego yy, poziomu, żebym tutaj nie narobił szkód. Yy, mamy, moi drodzy najemników, w tej chwili, zobaczcie, ja zawsze robię zaznacz wszystko i później to sobie zmieniam. To teraz będę na drugiej klawiaturze wpisywał cyferki, żeby znowu nie zrobić wam pauzy, tak jak ostatnio. Widzicie potwory? O nie, skłamałem, zobaczcie, jednak potwory mi się nie mieszczą, zobaczcie. Więc tu na przykład, jakbym chciał atakować, zaraz do tego dojdziemy, pokażę wam fajny patent, więc będziemy się tym bawili, tymi cyferkami wszystkimi. Więc zobaczcie, tak jak z najemnikami nie ma problemu, wszyscy mi się mieszczą i nawet jest niedobór, potwory faktycznie, jak widzicie, wszystkie się nie zmieściły. Także te potwory, jak mają tam, tu możecie sobie też kliknąć i zobaczyć. Jeżeli mamy 30, to łatwo policzyć 30 razy 50 na przykład, tak? No to już robi, to już robi moi drodzy, 1500, tak? Jeżeli dobrze liczę. No, także wiecie, jest, jest sporo, a mamy ten limit 10. Ale miałem mówić o, o armii. Mówiliśmy, moi drodzy, o tym. Zobaczcie, gdybym chciał tutaj tej armii zabrać, to te 46 tysięcy mi wejdzie. Tylko no nie będziemy atakowali potwora w tak, taki sposób. Natomiast jeżeli byście tak, w taki sposób chcieli skompletować armię, no to faktycznie, faktycznie wejdzie wam taka liczba autorytetu. Czyli reasumując te, te wszystkie tutaj mm, rzeczy, które masz pokazane, czy to u głównego bohatera, bo u głównego bohatera tak samo macie wpisane, prawda? Dowodzenie, autorytet, dominację i tak samo macie wpisane u kapitanów. Natomiast różnią się one między różnymi kapitanami, bo to jest też to, drogi widzu, co mówiłem, że... Zależne są od poziomu danego kapitana czy głównego bohatera. I jeszcze raz powtórzę: im wyższy ten poziom będziesz mieć kapitana, tym to będzie rosło, co oznacza, że weźmie, Twój kapitan weźmie ze sobą w marsz więcej wojska. Ja, drodzy widzowie, dzisiaj to właśnie chcę Wam teraz pokazać, i to będzie idealny taki między innymi protip do tego odcinka. I myślę, że, drogi widzu, który pytałeś o to, jak dobierać armię. Będziesz z tego zadowolony i wszyscy przy okazji też skorzystają, bo podam wam prostego protipa, bo ja się moi drodzy przygotowuję. Zobaczcie, będziemy mieli zaraz za, 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 za 9 godzin, kiedy to nagrywam. Moi drodzy, będzie zryw starożytnych, czyli będziemy atakowali. Jedni go zwą blaszanym człowiekiem, inni go. Generalnie, jest to starożytny, starożytny tutaj taki potwór. I w tym przypadku starożytnego ma to, moi drodzy, znaczenie największe. To znaczy, reasumując, żeby po tych wszystkich wstępach i wytłumaczeniu, co, na czym, co z czym się je, jak dobierać armię? W przypadku masz dwie metody. Możesz iść metodą, gdzie będziesz sobie z, zabierać czas i będziesz sobie komplikować życie. To znaczy, wszystko oczywiście, drogi widzu, zależy od poziomu, znowuż, kapitana jakiego. Masz, tak? Kapitana czy bohatera, to zależy, jaki, jakie potwory atakujesz. Jeżeli chodzi o atak na potwory, to możesz zrobić coś takiego, że kiedy klikniesz atakuj, to z prawej strony masz liczbę tych, 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 tych wojsk, które masz pokonać, i tu sobie klikniesz i sobie jakoś tam wyliczysz i, i, i sprawdzisz, że na przykład tutaj jest elf, który ma siłę przeciw jednostkom strzeleckim i sobie myślisz no dobra, to jest skoro silniejszy na strzeleckie, to nie biorę strzeleckich. Machiny oblężnicze, spoko, no raczej katapultami nie atakujemy potworów, katapulty to raczej na, na, na miasto jakiegoś wroga. No ale za chwilę wchodzisz tutaj, widzisz, że krasnolud, no ale ma siłę przeciw jeźcom, to byś musiał pomyśleć nie biorę jeźców. I możesz sobie jedynie tak sprawdzić, jakie to oni mają siłę, jaką mają moc. To jest pierwsza metoda. Druga metoda ataku na danego potwora. Ja ci to może, drogi widzu, pokażę bardziej obrazując, powiedzmy, że u mnie ten potwór by musiał mieć 32 poziom, abym mógł ci to pokazać tak bardzo namacalnie, bo przy tym poziomie kleopatry, który już mam, to moje potwory, ja już jestem w stanie spokojnie, spokojnie pokonywać potwory. Nawet jakbym się uparto, i 35 poziomu bym pokonał, może na tym przykładzie wam pokażę. Tak próbnie, zobaczmy. Oczywiście nie będę atakował, bo mi jest szkoda w tym momencie srebra. Mam misje wykonane. I teraz zobaczcie. Wziąłem sobie takiego potwora, który jest dla mnie w, no, w pewien sposób challenge'em, no bo wysoki poziom. Zaznaczoną mam Kleopatrę. Zobaczcie, mogę smoka wysłać. Robię zaznacz całe wojsko. Czyli mogę wysłać smoka, który daje korzyści, biorę wszystkich, załóżmy, najemników. Tutaj bym sobie musiał podobierać potwory, ale zobaczcie, że straty w bitwie 19 do 100%. Czyli widać, że coś tu jest nie tak. Więc ja po prostu, ta prostsza metoda, moi drodzy, no tutaj tego nie zrobimy, jak widzicie, w przypadku nie będzie to zauważalne, bo jest to zbyt wysoki level um, potwora, a ja jeszcze, moi drodzy, mam. Tak zwane G6, wojska mam na G6, dopiero będę zmieniał na G7, no ale to jeszcze trochę trwa, bo to już jest troszkę takie trudne wejście na te G7, tam jest dużo technologii. No nie wiem, spróbujmy 33. poziomu nieumarłych, bo tak jak mówiłem, z jednej strony możesz sobie tu sprawdzać, jakie masz wojska do pokonania i ok, natomiast komu by to się chciało liczyć? Jest to komplikowanie sobie życia. Zdro o, tutaj jest idealnie, zobaczcie moi drodzy, 33 poziomu. I tutaj już jest to namacalne. Zobaczcie, straty w bitwie 7 do 37. To jest metoda, którą, drogi widzu, bym ci po prostu polecał. Nie patrzeć na te wojska, tylko patrzeć na straty w bitwie. I po prostu tak na oko możesz sobie zmienić. Ja widzę, że na przykład za dużo dałem tych gryfów bitewnych, że one mi tutaj tą, tą waleczność odbierają. Załóżmy, dodam więcej tych. No tu jeszcze zmniejsze, załóżmy dodam strzeleckie, nic się nie zmienia. Widzicie widzowie, nic się nie zmienia. A skoro nic się nie zmienia, to znaczy, że jakby nie ma znaczenia w jaki sposób oni zaatakują. Bo gdyby chociaż te procenty, czasami jest tak, że zrobisz, zaznacz wszystko, tak? Pojawi ci się tutaj jakaś, jakaś przewidywana strata. Ty pozmieniasz, drogi widzu, no i później się okazuje, że kurczę jednak... Hmm, że jednak ta hmm, maleje. Ale tu jak widzisz nic nam nie zmalało. W którą stronę byśmy nie kombinowali hmm, to cały czas jest 7,37% straty w bitwie. Nie? No to już nic jak widzisz nie zrobimy. Mamy limit, nie wyślę całej armii. Więc tu ja bym ci drogi widzu raczej polecał sugerować się tym po prostu 1,30% tak jak ma 7,37% do 37% możesz mieć straty. Ja generalnie, jeśli chodzi o atakowanie potworów, moi drodzy, też związane z tematem, też odpowiadając właśnie na to pytanie, jak kompletować armię, sugeruję się właśnie tym, jakie są przewidywane straty w bitwie, bo po prostu jest mi łatwiej. Zmieniam ręcznie to i sprawdzam, czy te straty maleją tylko i wyłącznie w dół, nigdy w górę. I słuchajcie, dobieram też takie wojska. Przepraszam, takie potwory, które jestem w stanie pokonać. I tutaj widzicie, widzowie, to daje tą korzyść, o której wam mówiłem w poprzednim odcinku. To też jest korzyść na ataki na potworach, bo szybko, szybko jesteśmy w stanie zapewniać, zapełniać pewne cele osobiste. Zobaczcie, mamy Kleopatrę na 208 poziomie, a nasz główny bohater jest tylko 125. Poziom. Znaczy, Ja tutaj, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, dążę, żeby, żeby główny bohater miał 140 poziom, ponieważ chcę wejść na G7, no tu już nie będę się rozgadywał. No ale mając Kleopatrę na 208 poziomie, daje mi to łatwość atakowania potworów. Więc taką opcję też bym Wam polecał, jeśli chcecie fajnie potwory atakować, fajne mieć z tego korzyści, idźcie w tę stronę. Kolejna rzecz dosyć istotna, no ja będę na pewno o Kleopatrę na zrywie starożytnych, czyli już dziś za 9 godzin. Starał się o parę poziomów levelować. To nie będzie takie łatwe, bo tu już zobaczcie, jest trudno z tym doświadczeniem, już naprawdę się robi grubo. Natomiast będę się starał awansować tą naszą Kleopatrę. I zobaczymy, jak się uda. No i właśnie, w przypadku zrywu starożytnych, bo to troszeczkę inaczej, drodzy widzowie, wygląda niż atak na potwora. Więc zamykając temat ataków ogólnie na potwory. Mówimy na razie o zwykłych, ja raczej tych rzadkich nie atakuję, chyba że naprawdę chcę awansować kapitana. Jeśli tu mamy, moi drodzy, w misjach, żeby pokonać rzadki oddział potworów, no to tu nigdy nie jest napisane jakiego levelu, więc ja zawsze najmniejszego, nawet i pierwszego poziomu atakuję, po to, żeby nie awansować tak szybko głównego bohatera i to też wam, drodzy widzowie, polecam, nie awansować zbyt szybko głównego bohatera. No, jeśli teraz ja chcę wbić ten 140 poziom bohatera, no to oczywiście, wiadomo, że będę jakieś tam potwory rzadkie atakował. Natomiast generalnie skupiam się na zwykłych. I teraz, jak to zrobić, moi drodzy, w przypadku zwykłych potworów? To Wam pokazałem. Więc jak klikasz, możesz sprawdzić, możesz przeliczać, co jest według mnie bez sensu. Możesz po prostu zaznaczyć i masz pokazane straty w bitwie. Przepraszam moi drodzy, masz pokazane straty w bitwie i to jest dla Ciebie najlepszy wyznacznik. Możesz później, mając pokazane straty w bitwie, bawić się, przesuwać tutaj i będziesz widzieć, czy się coś zmienia, czy jeszcze bardziej, to znaczy u mnie już bardziej nie zejdą te straty, to jest najmniejsza z możliwych. No i generalnie, jeżeli chcesz, już masz wyawansowanego, wylevelowanego kapitana, nie bohatera, tylko kapitana, no to, drogi widzu, ja bym Ci serdecznie polecał atakować takie potwory, które są na miarę twoich sił. Zobaczmy może tego 32 elfy 4:20. No przez to, że mamy gorączkę srebra, byłbym w stanie zaatakować. Natomiast ja w większości przypadków, moi drodzy, a może ja tu też nie mam ustawionego, ale generalnie staram się, słuchajcie, tak atakować potwory, żeby móc yy, wziąć ze sobą smoka. Bo smog daje też dodatkową siłę, i zobaczcie, ja tu przestawiłem, i nagle z 20% zrobiło się 37%. I też musicie być czujni, że wtedy robicie jeszcze raz zaznacz wszystko. I zobaczcie, macie 4,20. Ja tu pogrzebałem, zrobiło się inaczej. Więc też, żebyście sobie nie zaszkodzili tym, że będziecie tutaj suwakami się bawili, potem zro zrobicie zacznij marsz, a będą większe straty. Ja raczej bym wam polecał, atakując jakiegoś potwora. Aby te straty były do góra 20%, czyli tak jak widzimy tutaj. Czyli dla mnie ten 32 level atakowania potwora jest ok. Zobaczcie, gdybym chciał 34, no to już mi trochę nie odpowiada, bo jest dosyć wysoki. Czyli raczej unikam tych strat w bitwie, gdzie jest do 100%. Jeżeli masz dobre wojsko, jest napisane, na przykład tam od 10 do 100%, to są przewidywane straty w bitwie i to się może różnie ułożyć i dużo punktów do doświadczenia jak najbardziej dostaniesz i podboju również. Natomiast ja raczej unikam takich sytuacji, bo pamiętaj, że musisz mieć dużo złota i dużo świętej mikstury. To jest wszystko drogie. Raczej tego nie stosuję poza jednym wyjątkiem i to będzie właśnie już ta kluczowa. Informacja dla was, widzowie, jeszcze raz nawiązująca do, do starożytnego potwora, czyli do zrywu starożytnego. Bo jeśli epickiego potwora atakujesz, czyli tego strażnika starożytnego, czy to może być rój anarchę, tak, Tam są różne te wydarzenia, ale generalnie to zawsze polega na tym, że ten potwór jest tak silny, że ty atakując go, 100% twoich wojsk polegnie. Bo na tym polega to wydarzenie zryw starożytnych, tu wszyscy z klanu, niezależnie jakie mają wysokie levele, jakie mają levele swoich kapitanów, wszyscy po parę razy tego potwora atakują, oczywiście jego siła maleje, aż go w końcu ubijamy za co dostajemy dużo, dużo nagród, natomiast no, niezależnie kto jaką siłę ma, zawsze musi się liczyć ze stratami i tu podam wam fajny przykład, metodę, którą stosuję do starożytnego potwora myślę, że metoda wam się przyda Pomoże Wam w dużym stopniu zaoszczędzić czas i pieniądze. Tak, może i realne nawet. Więc jak Wam pokazywałem, tu Wam pokażę moje wojskowizowie, ja już od dwóch dni przed starożytnym zaczynam się do niego przygotowywać. Przygotowania polegają na tym, że szkole potwory. Jak widzicie, wyszkoliłem ich tyle, że już nie mam więcej tych monet na potwory, tak? Smoczych monet. I mam armię, która jak widzicie tu liczy 45, 47, 29, tu jeszcze mi się kusznik szkoli, którego zaraz przyspieszę i jeszcze jednego tego człowieka piechotę wyszkolę. Także będę miał armię na poziomie 60 tysięcy, 60 tysięcy, 30. I powiecie po co? Bo jak Wam wspominałem, moi drodzy, przy ataku na starożytnego potwora jest tak, że 100% wojsk zginie. Więc ja mam taką metodę i to, są, to metoda jest podzielona na dwie. Pozwolę sobie Wam pokazać na tym potworze. Oczywiście bierzecie tutaj smoka, no w tym momencie mamy mało, to nie da rady. No i moi drodzy, sytuacja wygląda tak, bo tutaj po pierwsze wy wybieracie sobie według danych proporcji armię. Tak? Dobrze, drogi widzu, słyszysz. Są konkretne proporcje w przypadku starożytnego potwora, czy innego takiego epickiego potwora, gdzie ta armia cała zginie. Tu już wtedy nie ma czegoś jak procenty. Na te procenty to nie masz co patrzeć, ich nawet nie ma. Cała twoja armia w stu procentach zginie, niezależnie jakie wojsko weźmiesz, więc co możesz zrobić? Pierwszy protyp, który dotyczy najemników, który dotyczy yy, też yy, później potworów. Polega na tym, żebyś tutaj wpisywał liczby całkowite. No, 1280, to tutaj musimy zaokrąglić na 1010. Co mam na myśli? Zobacz, jeżeli tu masz 56, to gra będzie zaokrąglała do 60, więc ty musisz zaokrąglić do 50. Zawsze musi być równo. 140, 360. Nie bierzesz wszystkich najemników. Dlaczego? Dlatego, że Podkreślam, to jeszcze raz powtarzam, wszyscy, nawet najemnicy będą ginęli. I chodzi o to, że w momencie, ty możesz ich wskrzesić, ale wskrzesisz jakiś konkretny procent. Jeśli właśnie tu bym wziął 32, to jeden najemnik więcej mi zejdzie z tej, z tej puli. Po prostu, jeżeli atakujesz tego epicy... No tutaj akurat tych, ci, tych zostało niewiele dni, nam parę godzin zostało do końca. Więc ja ich wezmę całych, no bo tu już nie mam wyboru, mogę wpisać 0 albo może zostać tak jak jest, no chcę ich wykorzystać, no to pójdą wszyscy, tak? Więc to jest jedyny wyjątek, natomiast zobaczcie, w przypadku wszystkich innych najemników zawsze to musi być równa liczba 10, 20, 30, no i wielokrotności tego, tak? Ale nigdy nie może być tutaj yy, jakiejś innej kwoty niż dziesięciokrotność, tak? Zawsze to dziesięciokrotność. To samo dotyczy potworów, moi drodzy, 40... Ja wiem, że wtedy mamy mniejszą siłę armii, no na przykład niech będzie 30, ale dobra. Ja bym sobie zrobił to nawet tak teraz. Jeżeli miałbym atakować na starożytnego potwora, chciałbym wam tutaj zaznaczyć, że nie, 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 nie jest to patent na zwykłe potwory. Mówimy o starożytnym tylko i wyłącznie o starożytnym potworze. No i tu tam, nie wiem, 200, czybym mógł to. Pewnie nie dam rady, no to 110. Dobra. I teraz jest kwestia wojska. Mówimy cały czas o tym epickim, starożytnym potworze, bądź innych potworach, tak? Żeby tutaj mieć liczby całkowite wszędzie, tutaj też i tutaj też. To, drogi widzu, sprawi, że. No na przykład, weźmy sobie, nie wiem, ile ta moja kropatra tu uniesie. Hmm. Spróbujmy 20 tysięcy, ale to będzie chyba trochę za dużo. Więc chyba będziemy zmieniali to wtedy 10 tysięcy tych. Widzicie, za dużo wpisałem. To niech będzie, ja wiem. A niech będzie 12 tysięcy. Zaraz wam powiem o co chodzi. Zaraz wam powiem, moi drodzy, o co chodzi. To wtedy, jak tu jest 6 tysięcy, to tu musi być 600. No i nawet nie wejdzie, no ale to czasem się różni. No to 11 tysięcy powinno być raczej. To jest jedyna zabawa przy epickim potworze, m, którą musisz wykonać. Yy, jest na to po prostu proporcja. To wtedy 550. No tu akurat jak tych tam weźmiemy. No nie, no teraz to przesadziłem. 550, no to wtedy tych specjalistów ile możemy wziąć? No to 3500. To jako dodatek ich tam wtedy weźmiemy. Yy, dobra, moi drodzy, za, yy, polega to na tym, że wpisujemy wszędzie liczby całkowite, czyli no nie macie wpływu z liczbami najemników, bierzecie tyle ile możecie. Potwory robicie to samo, chociaż jak macie te mocniejszego poziomu, to też widzicie, że dałem ich mniej, bo oni więcej miejsca zajmują, bo mi się wszyscy nie zmieszczą, więc tych słabszych dałem więcej, tak? Ale wszędzie mamy równe liczby. Co do wojska, to proporcja polega na tym, że tych strzelców oraz piechotę. Oni mają to dowodzenie 1. Wpisujemy jakąś liczbę. No tu w moim przypadku jest to 11 tysięcy. I teraz tak. Gwardziści, czyli konni jeźdźcy, musi być zawsze połowa mniej. I ja tu chyba nawet źle wpisałem. Nie, 5500 to jest dobrze, to jest 11 tysięcy. Zgadza się. Czyli zobaczcie. Jeżeli wpisujecie jakąś liczbę, no nie wiem, ja mogę dla was tu wpisać tą liczbę 10 tysięcy dla równego u Was będzie to inaczej wyglądało, bo mać to zależy od ymm, wysokości waszego i tu musicie się zawsze z tym bawić, tak? Możecie robić dowolnie, ale musicie się z tym bawić. Jeżeli wpisuję 10 tysięcy, to połowę mniej musi być tych, czyli 5 tysięcy. I nawet jak macie mniejszego poziomu jeźdźców czy szczelców, to ta sama zasada jest. To się niczym nie różni. Tu jakby level. Nie ma znaczenia. No ale jeśli tych wpisałem 5000, no to tutaj musi być 500. Rozumiecie, że jedno zero mniej u tych latających gryfów bitewnych, nie? No jeżeli tak wpisałem, no to u mnie najlepiej by było tutaj też mieć 5000, tych, ale pewnie mi nie wejdzie. Wpisujemy to, moi drodzy. A weszło, dobra. Wpisujemy, słuchajcie, to ręcznie na klawiaturze. Tak i teraz. Jeżeli będziecie atakowali tego potwora epickiego, atakujecie go, całe wojsko wam zginie. To co robicie, moi drodzy? Robicie takie machnią, że za świętą miksturę i za złoto, które macie w klanie, bo przez to, że atakujecie jako klan epickiego potwora, to naprawdę zyskujecie spore ilości tego złota i srebra, więc stać was na to, świętej mikstury również. Skrzeszacie za złoto i za świętą miksturę wszystkich najemników. Skrzeszacie za złoto i za świętą mikturę, miksturę wszystkie potwory, tak, które poległy, bo to całe wojsko wam polegnie. A armię, którą macie wyszkoloną, usuwacie, bo tam możecie zrobić usuń, 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 usuń. I w ten sposób, zobaczcie moi drodzy, ja już bym gdybym taki atak wykonał, no, to po tym usunięciu na przykład tych konnych jeźdźców już bym nie miał 29 tysięcy, a miałbym ich 24 tysiące. Tych na przykład nie byłoby 47, a już by było 37. Ale ja w ten sposób moi drodzy, dlatego gromadzę armię i w ten sposób bez problemu jestem przygotowany na cztery solidne ataki z usuwaniem armii. I to co na przykład mam tutaj, to złoto 185 tysięcy, plus no, mikstury mam 50 tysięcy. Eliksiru do wskrzeszania, to ja jestem w tym momencie w 100%, moi drodzy, przekonany, że wszystkiego mi starczy, aby zaatakować tego epickiego potwora, aby wskrzesić te, tych najemników i, i, i potwory, a wojsko mogę usuwać. Ale proponuję ci, drogi widzów, właśnie robić tak, jak ja to robię, przed wydarzeniem ze starożytnym potworem. No tu czasami, jak widzicie, Total Battle się Niestety nie do końca. O, widzicie, to jest, jest niestety, niestety minus, czasem tak to działa i to nie jest kwestia, że mam słaby komputer, bo absolutnie nie, tak po prostu czasem działa. Także, moi drodzy, jeśli chodzi właśnie o, tą, o tą tutaj o ten taki szczegół, tak, dobrze jest tą armię, moi drodzy, kompletować na dzień przed starożytnym potworem. U mnie, jak widzicie, jeszcze to sprawa wygląda tak, że mam. Helenę, która ma dobry tutaj ekwipunek, oraz Farthada, który ma taki sam ekwipunek, co daje mi to, że skróciłem czas szkolenia wojsk. Zobaczcie, ciężki kusznik, 5 dni mi zostało, więc ja to już mogę bez problemu przyspieszyć. No ale jeszcze nie przyspieszam, bo jeszcze przyjaciele mogą kliknąć pomoc i, i mi się zrobi zaraz 4 dni tutaj. Także oszczędzam. Idzie to bardzo szybko z tym ekwipunkiem. Pamiętajcie, że. Można to też wtedy te wojska szkolić w trakcie tego epickiego potwora, ale będziecie tracili dużo przyspieszeń, czasu. Ale to jest opcja, bo pewnie ktoś z was zada pytanie, no dobra, Juken, ale mówisz o czterech atakach na epickiego potwora, czy tobie to wystarczy? No moi drodzy, odpowiedź brzmi nie, nie wystarczy mi to. Ja chcę wbić dużo Expa i chcę atakować maksymalnie. Więc jak będę atakował dzisiaj? Nie wiem, może nagram z tego odcinek, jeśli będziecie chcieli. I wam pokażę. Natomiast to się składa na dwa, na dwa ataki, już wam mówię o co chodzi. Mam na myśli to, że atakuję tyle razy, ile mi wojska starczy. Jeśli jeszcze czuję niedosyt, i mam ochotę, i czas, i tak dalej. To jedną partię żołnierzy sobie wyszkole, bo już srebra będę mieć dużo. No i wtedy, no niestety, przyspieszam, po czym odradzam swoją armię, mam czas, bo atak na następnego starożytnego potwora będzie za parę godzin, to musicie śledzić, jak jesteście w jakimś klanie, kiedy te ataki na starożytnego potwora są. Zresztą, jeżeli jesteście w klanie, w którym nie robią ataków na starożytnego potwora, to ja wam szczerze polecam znaleźć lepszy klan, w którym ten starożytny potwór jest priorytetem, bo uwierzcie mi, że ta, te ataki na starożytnego potwora potrafią dać ci korzyści w postaci 200-300 milionów srebra spokojnie 100 milionów, znaczy 100 tysięcy, przepraszam, złota, dużo świętej mikstury, także nie martwisz się o nic, nie martwisz się o nic, są to korzyści dla całego klanu, plus awansujesz kapitana. I tak jak mówiłem, moi drodzy, bo to już się do końca zbliżamy, myślę, że udało mi się w jakiś sposób wyjaśnić, jak tą armię dobierać i przy okazji zdradzić taki sekret, taki patent tajny na wysyłanie armii na, na, na epickiego potwora. Mógłbym wam to też w praktyce pokazać kiedyś na przykładzie jakiegoś potwora. Jeżeli będziecie chcieli, to dajcie znać w komentarzach, to to zrobię. Ja jestem troszeczkę w tym momencie rozdarty. Jeszcze nie podjąłem decyzji, co będę robić, ale myślę, że wstępnie będzie, mówię oczywiście o epickim potworze dzisiaj ale podzielę się z wami tutaj taką, taką swoją też takim swoim przemyśleniem ja też czasem się zastanawiam jaką taktykę obrać i tu wam powiem że na przykład waham się na dzień dzisiejszy ale myślę że zrobię tak jeszcze nie jest to na 100% wymyślone bo często na spontanie niektóre rzeczy robię natomiast wstępnie raczej będzie moi drodzy wyglądało to tak że zrobię te cztery marsze Kleopatrą, żeby zobaczyć, jak ona awansuje, żeby ją troszkę wbić, bo pamiętajcie, że chcę bohatera awansować i wtedy ta różnica między poziomami się będzie cały czas zmniejszała, a to będzie działało na moją niekorzyść. Także Kleopatrę chcę podnieść, 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 i jak już zrobię takie te cztery marsze i fajnie wbiję. Później zrobię może z 2 trzy marsze Heleną, bo Helenę muszę podnieść, aby też to tempo szkolenia jednostek jeszcze wzrosło. Być może z 2-3 marsze bym zrobił jeszcze Farthadem, żeby go znowuż wyżej podnieść, aby, aby no nasz farthard tutaj nam szybciej te tempo badań robił, bo to jest bardzo ważne. No i jak jeszcze zostanie możliwość taka, no to Tom, kapitan tutaj. Aurorę też będę chciał moi drodzy, no parę razy poprowadzić marszem, bo jeszcze Kapitan Aurora słuchajcie, nie atakowała na żadnego potwora. Kapitan Aurora tylko zwykłe potwory atakowała, nigdy Epickiego. Myślę, że ją poprowadzę po to, żeby miała okazję sobie naprawdę szybko awansować, bo chodzi o to tempo budowy, które nam daje Kapitan Aurora, a jak wam mówiłem i wiecie, no, będę, będę. Miał dużo. Ja wam tutaj to też pokazywałem w poprzednim odcinku, bo chcę wbić. Zobaczcie tutaj, jak już bym Kapitol chciał zrobić, to mi tylko brakuje bohatera 140 poziomu. To już bym mógł cyk, cyk, już bym mógł Kapitol tutaj ulepszać. Ale uwierzcie mi, jeszcze troszkę się w tym wstrzymuję, bo wiem, że ten to tempo budowy jest tutaj kluczowe. Tam boję się tych budynków, które będą miały tak ogromne. Tak, ogromne moi drodzy dni, 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 jeszcze raz dni, a poza tym, no też jeżeli ja bym chciał ulepszyć tego, ten kapitol, to muszę kupić te takie traktaty naukowe, które tutaj mamy. Za wiele ich nie mam, niestety, one też kosztują, i kupić w sensie za złoto, w sensie nie za realne pieniądze, bo ja moi drodzy tego nie kupuję za realne pieniądze. To się zobaczcie, kupuję za złoto. No, ale jest to dosyć drogo. A wiem, że będę potrzebował tych traktatów chyba około 5 tysięcy, także 50 tysięcy stracę jak nic ze złota. Więc się wstrzymuję, słuchajcie, do zrywu starożytnych, żeby móc fajnie wiecie, wycisnąć te korzyści z epickiego potwora, a później dopiero może będę dalej jakoś myślał o o rozwoju swoim tym tym budowlanym nie? także taki mam też plan myślę że słuchajcie jeżeli będziecie trzymali się tej metody w przypadku tych epickich potworów ja nie mówię tu tylko i wyłącznie o moi drodzy o tym co tutaj ym, nadchodzi czyli to odrodzenie znaczy przepraszam od, o, o zryw starożytnych bo tu macie też na przykład yy, o rój aranche tak yy, sądny dzień tych wszystkich takich yy, czy na przykład teraz rank, kok, rank, rok, tak to się nazywa dokładnie, tak, rank, rank, rok, to co chwilę inaczej każdy mówi, Tam też, to też są epickie potwory. I jeżeli w przypadku tych epickich potworów będziecie trzymali takie proporcje wojska, jakie pokazałem, na zakończenie jeszcze raz to powtórzę, żeby, żeby to było przejrzyste. Czyli równe, już teraz nie będę tutaj ustawiał, tak, żeby tylko chcę powiedzieć. Równe liczby, czyli jeżeli ja tu mam na maksa 2107, no to te 7 muszę skreślić i muszę zrobić 2100, tak? Tu jest ok. Tutaj 18 nie może być, no to musi być 10 końcówką. Tutaj 56 nie, musi być 50. Wiecie o co mi chodzi, że nie? Na przykład 145 nie może być, ale 140 już tak. 165 nie może być, 160 równe tak. Czyli tak ustawiacie najemników, w ten sam sposób ustawiacie potwory, czyli na przykład 40, 40, 50. Wiadomo, no to taki przykład podaję teraz bez, bez zastanowienia głębszego, nie? Tylko chodzi tutaj o cyferki. A co do, co do wojska, no to tak jak mówiłem, no ja to podawałem na przykładzie tam chyba 11 tysięcy, nie? To zależy od poziomu waszego kapitana, czyli zawsze ci kusznicy, i i, i, i tutaj ta piechota, tak, są w tej samej liczbie, z kolei gwardziści, jeźdźcy muszą być wtedy o połowę mniej, no to wtedy robimy tak, no nie wiem, jakbyśmy wpisali, słuchajcie, na przykład, no 10 tysięcy, tak, no wszystko zależy, mówię, od poziomu twojego kapitana, Yy, załóżmy, tu wpisujesz 10, tu wpisujesz 10, tu wpisujesz wtedy 5, no połowę mniej, no wszystko proste. No. Przeciętnie, słuchajcie, człowiek z przeciętnym IQ, myślę, że to jest to w stanie pojąć. Nie ma tu żadnej yy, filozofii. Wpisujesz 10 tysięcy tych, 10 tysięcy tych, wie wielokrotność lub inaczej, no jeżeli masz mniejszą armię, no niechby było 5 tysięcy, tak? W sensie kapitan na niższym poziomie, no to wpisujesz 5 tysięcy, 5 tysięcy, to wtedy 2500. No mówię, no prosta, prosta rzecz. I tutaj jedno zero ucinasz, czyli będzie 250. No i wtedy na przykład tu sobie wpisujesz tych 2500. Nie wiem, czy teraz mi tutaj by tylu wyszło. Wyjdzie. I tych 5000 specjalistów. Czyli tych wtedy dajesz tak samo, jak. jak tych dajesz tak, tak samo, jak tych, a tych jeźdźców dajesz tak samo, jak tych jeźdźców. Po prostu jeździec równa się jeźdźcowi. Bo oni zobaczcie, to jest jeździec Lwów, ale on też dowodzenie zabiera dwa. Więc też musi być ich o połowę mniej. Po prostu. O po prostu. No i to cała filozofia. Gryf bitewny zabiera dużo dowodzenia, bo 20, dlatego musi być go dziesięciokrotnie mniej niż jeźdźców. Czyli jeżeli mamy 2500 jeźdźców, no to mamy 250 gryfa bitewnego. Jeżeli miałbyś, miałabyś jeszcze armię słabszą, nie wiem, w przypadku 3000, no mogę pokazać na innym kapitanie, może widzowie. Chociaż ta Helena niewiele nam tu zmienia, no ale dobra. Najemników nie ustawiam, tych nie ustawiam, mi chodzi teraz tylko o wojsko. No załóżmy 3000 byśmy wpisali. Tutaj 3000, to już wiem, że będzie. No nie, no Helena nam nic nie zmieniła, bo to no wtedy tutaj będzie 1500, tutaj będzie 150, no to tych też musi być 1500, a tych, tych też 3000, no i po prostu. Jeżeli gdzieś ci coś nie wchodzi, bo po prostu to ci nie pasuje, no to znaczy, że masz jeszcze zbyt niski poziom kapitana i musisz po prostu próbować odpowiedniki. No tak samo przecież nie musi być równo, może być 2500, to możesz pisać, tak? Jeżeli by ci nie wchodziło, zobacz. Pisujesz 2500, tylko tutaj wtedy będzie wyjątek, że musisz 2500 przez pół podzielić, nie? Czyli 1250 musisz pisać też jest równa, tutaj jest tak samo 1250. Wtedy tutaj też robisz 2500, jeżeli by ci nie wchodziło. Tylko pamiętaj, że jeśli wtedy tu wpisujesz 1250, to tych gryfów też masz 125. Dziesięciokrotnie mniej, nie? Jedno zero ucięte. Także prosta matematyka, żadnej filozofii nie ma. Po prostu połowę mniej yy, zawsze jeźdźców dajesz niż strzelców, niż piechoty tych możesz dawać tyle samo, bo to są specjaliści, którzy też mają dowodzenie 1. A zobaczcie, że mają słabą siłę, słabe zdrowie. To też weźcie pod uwagę, dlaczego tych musi być więcej, bo zobaczcie, jaką oni mają słabą siłę. No i w przypadku jeszcze bym tutaj dodał taki protip na koniec. Jeżeli atakujesz właśnie epickiego potwora, tak, czyli ten starożytny potwór załóżmy, to ja polecam ci osobiście drogi widzu, bo Herkulesa możesz nie mieć. Herkules jest Trudnym do zdobycia bohaterem musisz zapłacić duże pieniądze, tego nie polecamy, więc polecałbym ci awansowanie Kleopatry i atakowanie Kleopatrą, bo ona już ma siłę całej armii tutaj. Dodatkowo, jeśli odpowiednio jeszcze ubierzesz w odpowiednie ubrania naszą Kleopatrę, ona ma większą siłę. Natomiast, ja tak będę robić, natomiast nie jest przeszkodą absolutnie żadną, jeśli chcesz awansować jakiegokolwiek innego kapitana. Aby jego wysyłać do ataku na epickiego potwora. Tylko pamiętaj, że jeśli byśmy wzięli helenę, żeby ją awansować, rozbieramy ją z tych ubrań i od Kleopatry przenosimy ubrania tutaj po to, żeby ta siła też tutaj wzrosła. Tylko na czas ataku, tak? Bo mówimy w tym momencie tylko o czasie ataku. Także te proporcje znasz, powodzenia ci życzę. Dajcie znać w komentarzach, widzowie, jeżeli macie jakieś pytania, piszcie śmiało. Postaram się na, na wszystkie odpowiedzieć, będziemy serię nagrywali. Nie ma problemu, jeżeli oczywiście, drogi widzu, również chcesz, to mogę nagrać i pokazać, jak u mnie wygląda atak na, na tego epickiego potwora starożytnego potwora jak ja sobie z tym radzę, jakie mam przyrosty. Mogę Wam to w praktyce śmiało pokazać, i wtedy też w praktyce zobaczycie, jakie liczby jakie liczby mi tutaj towarzyszą, jeśli chodzi o, o, o ataki, jak, jak, do, jak dobieram armię, tak i jaką metodę mam. Także jeżeli drogi widzów chcesz, nie ma problemu, mogę to z miłą chęcią zrobić, ale daj znać od razu, jak to obejrzysz, bo ja to dzisiaj będę ewentualnie wieczorkiem nagrywał. Także do zobaczenia, będzie mi bardzo miło, jak zostawisz łapkę w górę, komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów. No i trzymaj się, do następnego. Cześć!